zapoznajmy bohaterów naszego spotkania. Tranzystorowe combo Fendera Champion 40. No i zobaczmy jeszcze tranzystorek na przesterze. Lampowy Marshall DSL-20. Jeszcze marszałek lampowy bez przesteru. Czy wybrać wzmacniacz tranzystorowy, czy wzmacniacz lampowy? Oto jest pytanie. Kwestia gustu. Ten krótki filmik pozwolił Ci zauważyć różnicę w brzmieniu obydwu typów wzmacniaczy, a wybór Fendera Champion 40 i Marshalla DSL-20 wydaje się być całkiem rozsądny, ponieważ obydwa piecyki grają na głośniku 12-calowym. Obydwa na około 1/3 mocy wystarczają, żeby przekrzyczeć perkusję, która nie jest nagłośniona na próbie. I właściwie obydwie są z podobnej półki, jeżeli chodzi o klasy sprzętu, i obydwa są łatwo dostępne w tej chwili w sklepach muzycznych. Różnice między wzmacniaczem tranzystorowym a lampowym, tak uproszczając właściwie sprawę, są następujące. Wzmacniacz tranzystorowy jest tańszy, generalnie łatwiej dostępny, bardziej bezawaryjny, nie zużywa się z wiekiem. Jest od razu gotowy do grania, nie wymaga czasu na nagrzanie się lamp. I dobrze oddaje, przetwarza bez większych zniekształceń sygnał wejściowy. Wzmacniacze tranzystorowe mają zimne, metaliczne brzmienie, dobrze nadające się do grania na mocnym przesterze typu distortion na pick-upach ceramicznych. Do ciężkiego metalu jak najbardziej. Natomiast wzmacniacze lampowe, jest z nimi sporo kłopotów, ponieważ są ciężkie, z czasem się zużywają, są dosyć drogie, ponieważ materiałowo są drogie, same lampy elektronowe są drogie, transformator głośnikowy też jest duży, materiałochłonny, wymaga okresowego wymieniania lamp, taki wzmacniacz, jest kłopotliwy w transporcie, musimy uważać, żeby się tam nic nie potłukło i tak dalej. Trzeba też czekać po włączeniu na stand-by, aż się lampy nagrzeją. Czasami to nawet kilka minut trwa przy dużych mocach wzmacniaczy. I trzeba pamiętać o wielu rzeczach wzmacniacza lampowego, na przykład, żeby go nie włączać, kiedy nie mamy podpiętego głośnika, bo to znacznie skraca żywotność lamp, a poza tym można nawet spalić trafo głośnikowe. Trzeba też pamiętać o tym, że głośnik musi być, jeżeli chodzi o impedancję, dobrze dobrany do charakterystyki wzmacniacza. Jeżeli chodzi natomiast o brzmienie wzmacniacza lampowego, no to wzmacniacz lampowy posiada dużo więcej wad, jeżeli chodzi o porównanie sygnału wejściowego i wyjściowego, ponieważ sama lampa posiada tak zwaną kompresję z lampy, poza tym jest trochę niewydolna w basie, zwłaszcza kiedy mamy dosyć kiepskiej jakości trafo głośnikowe. No i sama struktura uwydatnianych harmonicznych jest inna niż w wzmacniaczu tranzystorowym. Wzmacniacz tranzystorowy właściwie wszystkie harmoniczne oddaje tak, jak są na wyjściu. Tam się niby mówi, że nieparzyste harmoniczne, ale to w starych tych wzmacniaczach, teraz nowe są robione na dobrych tranzystorach, na dobrych diodach, które są szybkie i właściwie te zniekształcenia na przykład typu TIMS, które same w sobie są bardzo ciekawym zjawiskiem, nie są już tak dokuczliwe jak we wzmacniaczach tranzystorowych sprzed kilkudziesięciu lat. Natomiast istotą brzmienia lampowego gitary są parzyste harmoniczne. Parzyste harmoniczne to na przykład interwał oktawy, interwał dwóch oktaw. I one to subiektywnie przez ucho są odbierane jako coś przyjemnego, coś co daje większą czytelność akordom, łatwiej się te dźwięki rozróżnia subiektywnie. I to, co na papierze, na oscyloskopie wygląda na wadę, przez to, że subiektywne ucho woli harmoniczne parzyste, bo są odbierane subiektywnie jako przyjemne, a także tę kompresję lampową odbiera ucho lepiej. I nie trzeba przy wzmacniaczu lampowym stosować cyfrowego kompresora. Ale pamiętajmy o tym, że sama gitara, sam sygnał z gitary, jeżeli wzmocnimy idealnie, bez żadnych zniekształceń, to jest on nieciekawy, ma kiepską dynamikę, jest to wszystko kiepsko czytelne. I tak dźwięk wymaga jakiejś obróbki, jakiejś kompresji, jakiejś ekwalizacji, dodania jakichś efektów,
chorusika, już nie mówię o przesterach, bo to jest osobny temat. Więc samo rozczulanie się, że wzmacniacz lampowy generuje różne zniekształcenia, nie jest wadą, jest wręcz zaletą, ponieważ generuje je w ten sposób, że wychodzi, jeżeli chodzi o brzmienie gitary, na plus. Jeżeli jednak jest to twój pierwszy wzmacniacz, albo chcesz sobie kupić wzmacniacz dużej mocy do grania, na przykład w zespole, do grania na koncertach, to tutaj warto się zastanowić, ponieważ zależy od tego, co chcesz grać, jaką strukturę dźwięku chcesz budować ze swojej gitary, to tutaj wybór musi być poparty pewnymi przemyśleniami, pewnym takim planem strategicznym, jeżeli chodzi o budowanie dźwięku. I tutaj w tym krótkim filmiku pokazałem ci najważniejsze różnice. A najlepiej to jest pójść, posłuchać tego, chodzić ze swoją gitarą po kilku sklepach, wybrać odpowiednie brzmienie dla siebie i tyle. Cóż tu dużo mówić. Ja gram zarówno na tranzystorze, jak i na lampie. Zależy, jaki mam kaprys i zależy, co chcę grać. No to na razie. Powodzenia. I pamiętaj, że na lampie nie graj cicho. Lampa dopiero generuje szlachetne komponenty brzmienia lampowego, kiedy gra dostatecznie głośno.